Okej, okay. Witam wszystkich na ostatnim odcinku z tej rozgrywki. Tak jak wcześniej widzieliśmy, tutaj Sanuel zostaje podbijany. Tutaj ktoś próbuje salwować się ucieczką, Gary, to tutaj te ciule. No i właśnie przyszła do nas Egwin. Troszeczkę, jak zauważyliście, cofnęliśmy się w czasie. A to tylko dlatego, że mi znowu skraszował grę. Powoli zaczyna mnie naprawdę mocno irytować action, który kraszuje mi gry. W momencie, kiedy uruchamiam je ponownie. Uruchamiam ponownie action, bo motyw jest taki, że w momencie, jakbym po jednym nagrywaniu włączył kolejne, to by mi po prostu ucięło kamerkę i by jej nie było widać. Ja to mogę żyć bez kamerki, mogę nagrywać bez niej, ale niejednokrotnie piszecie w komentarzach, że o, niech kamerka wróci, to nagrywa. Jakoś pulchnego nikt nie szkaluje za to, że nie ma kamerki, ale no cóż, no tutaj to my szkalują. Jak widzimy, Dark Horda daje... O kurde, Kapciu, wróć! Kapciu! Halo, Kapeć, wróć! O tak, założyłem. Kapeć wrócił, Dark Horda zbiera swoje siły. Zbiera. No praktycznie widzimy tutaj już szerzącą się proporcje. Oni tam nie mają żadnych szans, więc plaga z Lich Kingiem przeciwko Dark Hordzie, przeciwko połączonej siły Hordy. To jest ciekawe, bo tutaj komu mogło to przekazać? Farlam? Niekoniecznie. Sylvanas? Może. Mogłoby być. Przecież i tak najlepsze były Alkilzu. Nie wiem. Tak czy siak, tutaj już się biją. On powinien być tutaj. Chyba, że jego pozycja się zmieniła. Lord Illidan, my fellow blood elves and I humbly pledge ourselves to your service. Arise, young Kael. No to jest śmieszne, bo angielska wersja jest nawet taka ciekawa. Uła! Wow! Zwróćmy uwagę na to, że kurde, w końcu się plaga ruszyła! I Lich King przyszedł, chce zdobyć Sanuel, nie wiedzieć po co. Ale chce, przybył. I znajduje się tutaj, biega ze swoim mieczorem. A tutaj Forsakeni i Horda stawiają im bardzo mocny opór. Anubarak zaraz spadnie. No, jeden bohater mniej. A co z Eldar Nadoxem? Też już niewiele życia. Całe 160 punktów, 70. No dokładnie, Eldar Nadox zaraz zostanie zabity. No, leci ostatni pocisk, 7 punktów życia. No i niestety Nadox pada. Co z Arthasem? No, on ma o wiele więcej życia, on tam się nie musi martwić. On uruchomi swoje ultimate, swoje umiejętności, przyzwie jednostki z Unholy Gatewayu. Tutaj Sylvanas mogłaby się pokusić o tą strzałę. No wystrzel Dark Arrow. Halo? Gdzie jesteś? No tu jesteś. No wystrzel to Dark Arrow. Po to masz tu Sylvanas. On jest tutaj, przy Sanuelu. A Sylvanas? Sylvanas, kurde, lata między jednostkami. Co za głupota?
Ojejku, ja to źle widzę. Sylvanas, to mogłabyś wykorzystać, po to masz. Daję 1000 damage'a. No 1000 HP mniej. Chociaż? Jeżeli zmniejszą jego punkty życia, to powinien być full focus. 100% fokusu na nim. Ale chory pojem się leczy. Ale srogo się leczy. On nie ma teleportu. O kurde. Arthas nie ma teleportu. On tutaj się zamknął. Jaki głupi. Czujecie to? Taki fail? Ała. To boli. Okej, okay, no Sylvana, spierdychnij. To są ostatnie chwile Arthasa. No już nie, nie, dobra, nie ważne. Ale to było słabe. Czemu nie było kultu? Nie wiem, może gracz musiał już iść i chciał zrobić final battle. Tak czy siak, plagi już nie ma. Syndragosa należy do niego. Korona Mrozu również, Northrend całe. No. No. Jesteśmy na etapie, w którym nie mam pojęcia, co się kurwa stało. Fallen Neruvians, no ale nieważne, bo tak naprawdę jego nie ma już. No dobra, jest Anubarak i Eldar Nadok w swojej bazie. Okej. Okay. Free Pussy Alliance. Hope. Nope. Our brethren's town is under attack. Kurde, masz towarzysza. Znak Seramas. Tak wykoksanym. Głupie gówno, które mi tutaj pokazuje o jakiejś instalacji. Mam nadzieję, że mi nie skraszowało się gry. Skraszowało mi grę. Kurwa mać, chuj, pizda dziwki.